Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o tym, kto udostępniał maile Dworczyka. Niedzielski wymienia pięć województw, które tracą przywileje, i na koniec pogrzeb dziecka, który się odbył 66 lat po, po, po jego śmierci. Także mm, subskrybuj i lecimy. Jak już mówiłam, yy, przeciek maili dworczyka według mnie był kontrolowany i nie wiem, czy to, co pisze WP jest celową ustawką, bo brzmi to co najmniej dziwnie. No ale jak właśnie podaje WP, dziennikarzowi wirtualnej Polski udało się porozmawiać z ludźmi, którzy umieszczają w sieci maile skrzynki Michała Dworczyka. Podają się za Polaków, ale z analizy ich wypowiedzi wynika, że są osobami rosyjskojęzycznymi. Wiele wskazuje, że za tą operacją stoją wojskowe służby rosyjskie, stwierdza Piotr Pytel, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Pierwsze maile ze skrzynki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka pojawiły się na kanale Poufna Rozmowa, w komunikatorze Telegram, 4 czerwca. Kilka dni później o koncie jako pierwszy napisał Onet. Wkrótce o mailach ujawnianych w tym kanale informowały już wszystkie media. Do dziś nikt nie zakwestionował ich autentyczności. Dzięki przeciekom Polacy mogli... Przeczytać korespondencję pomiędzy Michałem Dwor Dworczykiem a premierem Mateuszem Morawieckim. Kilkoma ministrami, wieloma doradcami premiera wojskowymi oraz takimi pracownikami administracji. Kanał Poufna Rozmowa dawał możliwość skontaktowania się z jego administratorem, czyli osobą zarządzającą kontem na Telegramie, umieszczającą tam treści z konta Dworczyka. 9 czerwca dziennikarz Wirtualnej Polski wysłał do administratora Poufnej Rozmowy, Wiadomość. Półtorej godziny od próby kontaktu otrzymano e, pytanie: Jakie pan media reprezentuje? Po przedstawieniu się zostaliśmy zapytani, jaki mamy interes i na jaki temat chcemy rozmawiać. Admin poufnej rozmowy szybko zaznaczył, że mają też maile innych polityków, będzie gorąco dodał, ale kontakt urwał się tak szybko, jak się zaczął. Oprócz pojedynczych linków, poufna rozmowa nie odpowiadała na pytania. Gdy jednak 29 czerwca WP zaproponowało przeprowadzenie wywiadu, Admin się ożywił. Umówiliśmy się, że prześlemy pytania za pośrednictwem telegrama i w ten sposób otrzymamy odpowiedzi. Tego samego dnia wysłano 12 pytań i Czekano właśnie na tę odpowiedź. Czekano dość długo, bo 8 dni. Odpowiedź WP dostało 7 lipca i od razu zrozumieli, że nie mogą opublikować wywiadu w formie, w której go dostali. Mimo, że autorzy przedstawiali się jako Polacy, na pierwszy rzut oka było widać, że odpowiedź, licząca dokładnie 572 słowa, została napisana przez osobę, dla której język polski nie jest pierwszym językiem. I nawet człowiek, który miał pobieżny kontakt z językiem rosyjskim, jak piszący te słowa, Mógł się zorientować, że autor przesłanego wywiadu pochodzi raczej za wschodniej granicy. Podejrzany był chociażby cytat: Jesteśmy dawnymi przyjaciółmi i jest nas kilka. Ja, Wojciech, jestem specjalistą IT w jednej instytucji państwowej. Ktoś jest osobą mundurową, ktoś prowadzi własny interes, ktoś jeszcze jest na studiach. Taką odpowiedź otrzymało WP na pytanie: kim są ludzie, którzy wodzą za nos polskie państwo? WP nie opublikowało w całości odpowiedzi otrzymanych od poufnej rozmowy. Pytani przez y, nich eksperci zgodnie ustalili, że są one el elementem dezinformacji. Komuś, kto wysłał je w wiadomościach, właśnie na takiej publikacji zależało. Pokazują więc tylko fragmenty oraz fachową analizę. Przez trzy tygodnie konsultowano wypowiedzi admina poufnej rozmowy z kilkoma tłumaczami języka rosyjskiego, z językoznawcami analitykami zajmującymi się Rosją i Europą Wschodnią oraz z oficerami wywiadu pracującymi w kierunku wschodnim. Niemal każdy z nich poprosił o anonimowość ze względu na ciężar gatunkowy tematu. W tekście liczącym 3852 znaki eksperci znaleźli 37 błędów. Zapożyczeń i sformułowań wskazujących na język Rosyjski jako ojczystą mowę autora. Językoznawcą i tłumaczom od razu rzuciła się w oczy kiepska polszczyzna wysyłanych odpowiedzi. Kapitan Klos i Stirlitz byli o niebo lepsi. Gdyby ktoś napisał to po rosyjsku i wrzucił w Google Translator, miałby lepsze tłumaczenie, zauważył jeden z rozmówców. Na początek zapytano: polski rząd twierdzi, że jesteście powiązani z rosyjskimi służbami, a wasza akcja ma na celu zdestabilizować sytuację w Polsce. Jak się do tego odnie odniesiecie? Odpowiedź admina poufnej rozmowy: polski rząd nie twierdzi, a szuka kozła ofiarnego. Dla rządu polskiego wszyscy są winni oprócz samego rządu. Z tego powodu odgradzają się od wstydu. Rząd gotów oskarżyć nas o wszystkie powiązania, nawet z ufolutkami. Jednak sytuacja bardziej. Przeanalizowaliśmy materiały, które trafiły do naszych rąk. Zastanawialiśmy się nad tym, kogo interesy naprawdę broni rząd. Przykro mi, że wiele decyzji podejmowanych jest na szkodę Polaków. Celem naszej inicjatywy jest od Odwrócenie rządu w stronę ludzi. W sformułowaniu rząd gotów oskarżać nas oraz jednak sytuacja bardziej prostsza. Mamy charakterystyczny dla języka rosyjskiego brak czasownika jest. W języku rosyjskim jest on domyślny w tego typu zdaniach, w dodatku sformułowanie bardziej prostsze to kalka z rosyjskiego. Z kolei zwrot, przeanalizowawszy materiały, czyli użycie imię słowu czasownikowego przeszłego, jest dość rzadkie w języku polskim, a o wiele popularniejsze w rosyjskim. Po polsku bardziej intu intuicyjna byłaby konstrukcja po przeanalizowaniu materiałów, mówi tłumacz. No dobra, Krystyna Pawłowicz aż na tyle znaków, to zrobiłaby chyba dużo więcej błędów. Podejrzewam, że ona też może być jakąś wysłanniczką Rosjan w takim razie. Kurczę pieczone, serio, akurat jest tak jak podawał PiS i akurat odezwali się do dziennikarza z WP. Jak dla mnie podejrzane i nie kupuję tego. No nie, oczywiście mogę się mylić i te argumenty o tych błędach, bo... Patrząc na Facebookowe komentarze, to co drugi to jest ruski? Nie wiem, ja jeszcze bym poczekała na dalszy rozwój tych wydarzeń. No chyba, że teraz to pisze Czarnek z Morawieckim. Tego nie wiemy, żeby udowodnić, że to na pewno ci ruscy, a nie oni sami. To się komuś podoba, czy nie, to podzielą Polaków na zaantidotumowanych i na niezaantidotumowanych i dzieci też będą nam dzielić na uprzywilejowane i te nieuprzywilejowane. Na co dzień, zapewnie odbije się to na nich bardziej. I choćbyśmy tupali nogami, to ja wiedziałam, że tak będzie, bo co my możemy zrobić? Ano nic. Jak podaje Radio Z, dzienna liczba zakażeń Małrycym może wzrosnąć do 15 tysięcy przypadków na koniec września lub początku października, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef MSZ w rozmowie z Faktem wskazał pięć województw, w których prawdopodobieństwo wprowadzenia nowych obostrzeń jest większe niż w pozostałych rejonach. Swoją drogą śmieszne jest to, że my pogody nie potrafimy przewidzieć, a przewidujemy takie akcje, nie? Adam Niedzielski, pytany, czy w Polsce, tak jak we Francji, będą wprowadzane zasady, że tylko osoby z będą mogły korzystać m.in. z kin czy restauracji? Podkreślił, że takie zapisy z jednej strony powodują zwiększenie liczby zantidotomowanych, ale z drugiej budzą duże emocje i niezadowolenie społeczne. Zastanawiamy się więc, czy forsowanie pewnych rozwiązań, które zwiększają presję na społeczeństwo, nie będzie mniej skuteczne, powiedział. Szef resortu zdrowia, dopytywany, jakie scenariusze przebiegu czwartej fali Maurycego leżą na stole, powiedział: Spodziewamy się, że w połowie sierpnia nastąpi pewne przyspieszenie nie zakażeń. Najbardziej czarny scenariusz mówi, że będziemy mieli 15 tysięcy zakażeń dziennie na koniec września lub na początku października. Te optymistyczne mówią o tysiącu, czyli braku wyraźnej fali. To, który scenariusz się ziści, będzie zależało od tego, ile osób zostanie zaantidotumowanych. Pytany, czy w regionach będą takie same... Obostrzenia dla za antidotumowanych i nie zaantidotumowanych i niezaantidotumowanych, Niedzielski stwierdził, że w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim zdecydowanie to prawdopodobieństwo wprowadzenia obostrzeń jest większe niż w pozostałych regionach. Na pytanie, czy są inne plany, Niedzielski powiedział: Myślimy o takim projekcie, gdzie firmy, które wykażą, że mają zaantidotumowanych pracowników, zwłaszcza tych mających kontakt z klientami, nie będą miały obostrzeń. I nie firmy, tylko konkretni ludzie będą musieli podjąć konkretne kroki, a nie firmy. I no tak, oczywiście. I to nie urzędasy będą winni, i to nie oni będą zmuszać do antidotumowania. Przecież nie? Tylko jak zwykle wrobią we wszystko przedsiębiorców tych złych prywaciarzy. I nie będzie ich winą to, że ludzie będą zmuszeni do, do zaantidotumowania się, bo inaczej stracą robotę, nie? I jak to będzie wyglądało, jak połowa załogi z roboty będzie strajkować lub odejdzie? Nie wiem, pracodawca też będzie miał sporo problemów. Oczywiście wiadomym jest, że wielu co ze względów na to, żeby nie zostać zwolnionym, to się zaantidotumuje, tylko szef w jego oczach dużo straci. Jak dla mnie to świństwo na przedsiębiorcach i cios poniżej pasa zwalać winy na pracodawców i odpowiedzialność za wyantidotumowanie społeczeństwa. Okropna taktyka. do dość kuriozalnej sytuacji doszło we Włoszech. Oczywiście powodem był kościół, jednak jak podaje gazeta.pl, Lucia Mantione zaginęła 6 stycznia 1955 roku. Dziewczynka wyszła z domu po zapałki i nie wróciła. Jej ciało znaleziono niecały kilometr od niewielkiej miejscowości Montedoro, w której mieszkała. Trzynastolatka została wykorzystana seksualnie, a następnie uduszona w trakcie walki z napastnikiem. Do dziś nie ustalono ze stuprocentową pewnością, kto kto stał za tą zbrodnią? Jak podaje The Guardian, lokalny proboszcz odmówił wtedy pochowania dziewczynki. Niektórzy księża wychodzili bowiem z założenia, że brutalne morderstwo oddaliło ofiarę od religijnej wspólnoty. Ostatecznie dziewczynkę pochowano na cmentarzu bez pogrzebowej ceremonii. Przez lata trwała walka bliskich dziewczynki o to, by kościół uznał swój błąd i zgodził się na pogrzeb dziecka. Interweniowano m.in. u biskupa, a po 66 latach od śmierci młodej Włoszki zorganizowano pogrzeb. Ja osobiście miałabym już gdzieś pogrzeb katolicki na miejscu tej rodziny. W uroczystości wzięły udział setki osób, w tym krewni trzynastolatki. Jak wskazuje The Guardian, pogrzeb dziewczynki stał się we Włoszech symbolem walki o sprawiedliwość. A dziś w Monte Doro wspominamy nie tylko Lucie, ale też wszystkie kobiety, które były we Włoszech ofiarami morderstw, wszystkie kobiety, które zostały zgwałcone i wykorzystane seksualnie, wszystkie kobiety, których tak jak w przypadku Lucie, wołania o sprawiedliwość nie były słyszane zbyt głośno, powiedział burmistrz miejscowości. E, rozumiecie, co ten ksiądz musiał mieć w głowie, nie? I zobaczcie, że to nie było tak dawno. To nie było w średniowieczu, to było tylko 66 lat temu. Dlaczego nikt tego dziecka nie pochował do tej pory? Dlaczego nie dość, że przeżyło tragedię i rodzina przeżyła tragedię, to po śmierci zostało skazane przez wysłannika Boga jakiś absurd. Absurd. Żegnam was, kochani, do zobaczenia jutro o 19 i pewnie o 15 jeszcze też. Także yy, tajemne słowo na dziś to Włoch. A ja was budziam. Pa!